Hej wszystkim, przychodzę się do Was z taką oto masą. Jest to masa świecąca w ciemności. Kupiłam ją w sklepie Teddy za 8 zł. Wybrałam sobie kolor niebieski, też były inne kolory, ale jak wiadomo, niebieski jest moim ulubionym kolorem. Jednym z ulubionych kolorów, bo moim tak najbardziej ulubionym kolorem jest kolor czarny. Szkoda, że nie było. Więc tak, nie mam pojęcia, czy to jest masa jako slime, czy masa jako modelina, ale zobaczymy w trakcie. Jedyne co mogę Wam powiedzieć, że ten stworek jest uroczy, ale go zobaczycie w przybliżeniu, jak będę opakowywać tą masę. I w sumie, bez zbędnego przedłużenia, zapraszam Was na test tej oto masy, a ja nie wiem, jak wytrzymam te upały. Jesteśmy już w innym kadrze, przygotowałam sobie nożyczki, ale najpierw pokażę Wam opakowanie z bliska. Opakowanie już pokazane, teraz rozetnę tą taśmę, żeby nie rozwalić całego pudełka, ponieważ pudełko może później nam się przydać i wyciągnę stworka z opakowania, więc wyciągamy. Stworek jest już wyciągnięty, więc ściągnę jeszcze z niego to plastikowe zabezpieczenie i chyba najpierw otworzę go, żeby zobaczyć, co będzie w środku, ponieważ jestem ciekawa, czy jest to slime, czy coś podobnego do Play-Doh. Mam nadzieję, że będzie to slime, więc otwieramy tego stworka. Sprawdzamy, co jest w środku. Niestety nie jest to slime, jest to coś podobnego do Play-Doh, ale trudno. Mam nadzieję, że przynajmniej będzie dobrej jakości i że będzie świecić tak, jak wszędzie jest to opisane. I teraz pokażę Wam stworka z bliska i widzę, że stworek ma tutaj coś podobnego do rakiety. Widziałam tutaj właśnie rakiety, ale nie wiedziałam, że będzie on miał foremkę na stopach, w sumie pod stopami. Pokazałam już stworka, więc teraz zajmę się masą i wrócę do Was, kiedy masa będzie już wyciągnięta. Masa jest już wyciągnięta, ale niestety strasznie się ona pokruszyła i jest ona twarda. Miałam nadzieję, że będzie bardziej podobna do Play-Doh, ale niestety jest bardziej podobna do takiej chińskiej podróbki. W sumie jest ona chińską podróbką. No cóż, mam nadzieję, że podczas ugniatania jej zrobi się ona lepsza, więc chwilę ją pougniatam i wrócę do Was za momencik. Niestety podczas ugniatania zauważyłam, że ona ma takie suche części w sobie, więc je w sumie powyciągam w miarę ile mogę i wrócę do Was, kiedy już to zrobię. Możecie teraz zobaczyć, ile tego było. Niestety dużo, a nie powinno się to w ogóle zdarzyć. Gdzieniegdzie są jeszcze te twarde kawałki, ale powyciągałam je z grubsza. Masa w dalszym ciągu jest twarda, może trochę zrobiła się bardziej miękka, ale tak ociupinkę. I w sumie powącham ją teraz, jak ona pachnie, ponieważ przypomina mi ona trochę Play-Doh. Tak jak myślałam, pachnie ona jak Play-Doh, a w sumie podróbka Play-Doh, bo ma trochę zmieniony zapach, ale podobny. Powiem tyle. Masa się rozrywa. Nie podoba mi się ona, ale porobię te pieczątki, w sumie foremki, co są pod nogami naszego stworka i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Więc wrócę do Was, kiedy już będę miała te statki kosmiczne zrobione. Powiem Wam szczerze, że wyszły nawet fajne te statki. Zawsze możecie je ususzyć, żeby mieć taką figurkę. Ja na razie je odłożę z powrotem do masy. I w sumie poczekam, aż się ściemni i dogram Wam, czy ta masa świeci w ciemności, czy nie. Więc to za chwilę. Już się ściemniło, więc stwierdziłam, że dogram Wam końcówkę, czy masa świeci, czy nie. Naświetlałam masę, jak i stworka, jakieś 10 minut, więc masa powinna świecić. Przygotowałam sobie również pilot do mojego światła, żeby nie musieć wstawać, bo tak będzie prościej. Więc już bez zbędnego przedłużenia wyłączamy światło i sprawdzamy, czy masa świeci. Jestem zawiedziona. Masa nie świeci. Naprawdę nie świeci. Stworek również. Więc jestem zawiedziona, ponieważ na opakowaniu było napisane, że jest to masa świecąca w ciemności. Tutaj jest logo i na opakowaniu było to samo logo i pod spodem pisało glow. Więc masa powinna świecić. Jestem zawiedziona, więc ta masa dostaje ode mnie 0 na 5. Nawet jedynki jej nie dam, ponieważ się kruszy.
jest twarda, nie świeci, czyli po prostu nie jest tą masą, która jest opisana na opakowaniu. A stworek dostaje ode mnie 4/5, ponieważ jest fajnym opakowaniem, na pewno wykorzystam go do czego innego i ma fajną foremkę. I to by było na tyle, więc ja się z Wami żegnam, cześć!